Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, między innymi ja, w duchu klną czasami. 1 600 000 złotych. Taką kwotę mieszkańcy Chorzowa podzielili na inwestycje w 4 dzielnicach. Mieszkańcy nie myślą o wielkich inwestycjach spektakularnych typu aquapark. Powiemy, co powstanie obok twojego domu. Tysiące biegaczy przebiegło przez Chorzów. Trzeba było naprawdę walczyć, przyciskać na tych podbiegach. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać nasz Śląsk, poprowadzić trasę przez kilka miast. Odbył się 5. Silesia Maraton. Jakub Krajczan, Wisła. To przełom. Od kilkudziesięciu lat nie powstał żaden nowy komunalny, wybudowany przez gminę budynek. Jak słysza chór śpiewać w kościele, tu jest pilny. Ponad stuletni chór dostał sztandar taki jak wiek temu. To był drugi mecz. Jak on poszło? Dobrze. Drużyn 20, czas gry 7 minut. I przedszkolacy, którzy w hali Morisu kopali w piłkę. Jest środa, 15 maja, rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Od połowy marca chorzowianie mogli zgłaszać w Urzędzie Miasta propozycje do budżetu obywatelskiego. Swoje sugestie przekazało niemal 3000 osób. Już wiadomo, na co zostanie przekazane 1 600 000 złotych. Prezydent przedstawił wyniki ankiety na dzikim parkingu u zbiegu ulic Floriańskiej i 3 maja. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, między innymi ja, w duchu klną czasami, szczególnie kiedy jest to po deszczach czy tam po opadach śniegu. No nie jest fajnie na razie. Na razie, bo jak zadecydowali chorzowianie, w tym miejscu powstanie nowy utwardzony parking. Mieszkańcy nie myślą o wielkich inwestycjach spektakularnych typu aquapark, typu sale wielkie gimnastyczne, hale sportowe, ale właśnie myślą głównie o takich problemach, które ich dotyczą. To są głównie chodniki, to są głównie miejsca postojowe, parkingi, to są place zabaw dla dzieci, to są skwery, parki i to cieszy. W centrum Chorzowa poprawi się wygląd Parku Hutników. Coś na lepsze, żeby było. Nie więcej trawy. Porządek widać jako tako jest. Toaleta przede wszystkim. Dzięki budżetowi obywatelskiemu kierowcy z Chorzowa Batorego będą mogli czuć się zadowoleni. Tutaj było kiedyś możliwość parkowania na placu tutaj pod budynkiem. Teraz jest zakaz i w tym momencie już kompletnie nie ma gdzie parkować. Teraz to się zmieni, bo powstanie tutaj nowy parking. Chorzowianie zasugerowali również zmiany na terenie Chorzowa Starego. Często chodzicie tą ścieżką? Ja tutaj mam ogródek, więc chodzę tędy często. Tutaj zostanie sfinansowany remont Alei Wycieczkowej, która prowadzi do Parku Śląskiego. Bo ja bym się bardzo cieszył, bo jednak to jest trochę zapuszczone. Będzie o wiele lepiej się chodziło i milej. W każdej z 4 dzielnic Chorzowa miasto wybrało po 6 propozycji na inwestycje, które zasugerowali mieszkańcy. Ostatecznie wybrano tylko jedną, ale to nie znaczy, że pozostałe nie będą zrealizowane. Te, które nie otrzymały tą przewyższającą ilość głosów, nie zwyciężyły w tych głosowaniach, część z nich będziemy tak czy tak realizować, ponieważ znalazły się w planie inwestycyjnym na ten rok. Czy to w ZUM-ie, czy też w Wydziale Usług Komunalnych, które zajmuje się skwerami, placami zabaw. Więc tak na przykład plac zabaw w okolicy Placu Mickiewicza będzie i tak realizowany, modernizowany, w związku z tym, że jest w planie na ten rok. Tak też na przykład chodnik przy ulicy Kalidego również będzie w tym roku tak czy tak będzie budowany. Zdaniem wielu chorzowian budżet obywatelski to dobry sposób na dialog mieszkańców z władzami miasta. Prezydent planuje powtórzyć inicjatywę za rok. Myślę, że w przyszłym roku, jeżeli mieszkańcy się przekonają, że te inwestycje, które były ich pomysłem, z ich inicjatywy zaproponowane i zrealizowane, wzbudzą jeszcze większe zainteresowanie, jeszcze więcej mieszkańców się zaangażuje w ten pomysł, bo co tu dużo mówić, no, jest to możliwość, każdy mieszkańc będzie miał możliwość podjęcia decyzji, oddania głosu na to, co ma powstać w ich dzielnicy, w ich otoczeniu, gdzie mieszkają. A teraz relacja z największego wydarzenia biegowego w regionie. W niedzielę w Chorzowie zakończył się 5. Silesia Maraton. Mamy ponad 50% więcej startujących niż w ubiegłym roku. Dużo osób jednak traktuje weekend majowy bardzo turystycznie, z rodziną chce gdzieś wyjechać. Stąd na prośby zawodników zmieniliśmy teren. Jakub Krajczan, Wisła. Ogólnie trasa bardzo fajna, dosyć kręta, dużo podbiegów, zbiegów.
powiedziałbym, taka bardzo ambitna. Trzeba było naprawdę walczyć, przyciskać na tych podbiegach. Natomiast wyrobiłem na początku, miałem przynajmniej taką taktykę założoną, że wyrobię trochę przewagi i później końcówkę już polecę sobie nieco wolniej, żeby troszeczkę odpocząć. To była moja ujma na moim honorze, że nie udało mi się tutaj połamać 3 godzin i w tym roku się to udało. Jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolona. Co prawda chciałam zrobić czas 2 minuty lepsze, ale jak na tą trasę, to i tak jestem naprawdę bardzo zadowolona. Długo widziałem tak na tym zakręcie, myślałem, że już zaraz jest w samym mnie i będę mógł go wyprzedzać, ale jednak był w kiłuk drugi, no to już nie było sensu, nie? Ale ja już też miałem kryzys taki, raczej nie tyle kryzys, ale już tempa nie mogłem nakręcić takiego większego, no i już nie szło tego dogonić. Do tego 22 kilometra, gdzieś przez tą połowę tego dystansu mniej więcej, starałem się wyrobić tę przewagę, natomiast całą później już końcówkę biegłem w miarę tak równym tempem, więc nie miałem problemu. Okazuje się, że rzeczywiście nie wiem, czy to górnicy podkopują nami, tutaj te doliny się nam robią, ale na Śląsku trudno jest wytyczyć płaską trasę. Małe górki męczą dużo bardziej niż jedna konkretna. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać nasz Śląsk, poprowadzić trasę przez kilka miast, przez Nikiszowiec, Siemianowice, ładne miejsca w Katowicach, no i zakończyć w Parku Śląskim, żeby to osiągnąć. Wydaje nam się codziennie jeżdżąc samochodami, że tutaj mamy płasko, a okazuje się, że lekkie górki są. Trzypiętrowy budynek komunalny powstanie w Chorzowie II. Zamieszka w nim 19 rodzin. Budowa rozpocznie się w wakacje i potrwa do września przyszłego roku. Jest to przełom, ponieważ od kilkudziesięciu lat nie powstał żaden nowy komunalny, wybudowany przez gminę budynek dla mieszkańców Chorzowa. Stąd myślę, że to jest forma pewnego rodzaju, czy pewnego rodzaju nowość w Chorzowie. Kolejka jest tak długa, że niestety co roku nie udaje nam się wszystkich zaspokoić, wszystkich potrzeb mieszkańców zaspokoić. Wniosków nam spływa około 500 co roku. Komisja lokalowa ocenia wnioski i przyznaje mieszkania tym, którzy uzyskują największą ilość punktów. Dzisiaj już mamy też troszeczkę zmian w tej polityce, ponieważ nie tylko otrzymują mieszkania osoby te, które są najbardziej w potrzebie, że uzyskują największą ilość punktów w związku z sytuacją nie tylko materialną, ale również sytuacją społeczną. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim kwota wybudowania budynku wynosiła około 4 milionów złotych. Udało nam się uzyskać w przetargu cenę wysokości niespełna 2,5 miliona złotych. Budujemy w systemie ryczałtowym, także wybudowanie nie interesują nas dodatkowe koszty wykonawcy, jeżeli takie jakiekolwiek powstaną oczywiście podczas budowy. Finansowanie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta w wysokości 750 tysięcy złotych w tym roku. Reszta pochodzi z naszych środków oraz 40% finansowania zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił nam dotacji do tego projektu. Chcielibyśmy, aby to było tak pół na pół, czyli te osoby, które uzyskują największą ilość punktów w ocenie komisji lokalowej, ale również część osób, która właśnie to są młode małżeństwa, które otrzymują 20 punktów i więcej, którzy posiadają pracę, są w stanie mieszkania utrzymać, bo to jest bardzo ważne, bo też nie możemy dawać mieszkań osobom, które nie mają pracy, są na zasiłkach OPS-owskich, tak prawdopodobnie pretendują do mieszkań socjalnych, a nie komunalnych. Po 17 lat my mieli chórzy w Siemianowicach, ale tam żeśmy się poznali, pobrali i tak żyjemy. I tak do dziś ich życie cały czas związane jest ze śpiewaniem. 100 lat temu Towarzystwo Śpiewacze, obecnie Chór Mieszany Lutnia, mogło poszczycić się własnym sztandarem. Jak słysza chór śpiewać w kościele,
Dziś jako eksponat sztandar jest przechowywany w Muzeum w Chorzowie. Od soboty chórzyści mają replikę historycznego sztandaru. Jest to spełnienie marzeń wielu pokoleń chórzystów, którzy kiedyś w tym zespole świętującym obecnie 105-lecie istnienia śpiewali, jak również dla obecnych chórzystów. Ten sztandar to była taka największa świętość. I do tego stopnia, że nawet bano się go trzymać w tych salach, gdzie była próba, to te osoby się dzieliły, a ty go weźmiesz na tydzień, ty go weźmiesz na tydzień, miały go po prostu w domu. Co było takim wielkim zaszczytem, bo to najpierw byli ci najstarsi, którzy go tam mieli, a potem stopniowo się ta młodzież włączała w to wszystko. Ta historia to nie tworzy się dzisiaj, tylko my kontynuujemy pewną historię. Historię, która rozpoczęła się, jeżeli chodzi o ten sztandar, 100 lat temu, a tak naprawdę historia chóru Lutnia to 105 lat. Wspaniale się stało, że pan prezes wpadł na taką inicjatywę, aby utworzyć replikę tego sztandaru. Replikę, która właśnie nawiązuje do tradycji, pięknych tradycji chóru, pięknych tradycji rodzinnego, choralnego śpiewania. Nawiązuje również do tradycji Chorzowa. W chórze traktowano wszystkich ludzi jak jedną wielką rodzinę. I do tej pory to jest. Wie pan, to nie jest tak, że się przychodzi na próbę, siada się i koniec, bierzemy nuty, śpiewamy. Nie. Najpierw jest takie parę minut pogaduszek, co tam słychać, co tam kogo spotkało, a nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jakoś tak i radości, i smutki łatwiej przeżywać właśnie w takim gronie takiej wielkiej rodziny. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. O tym wiedzą nawet maluchy. Przedszkolacy wzięli udział w turnieju piłki nożnej zorganizowanym w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Turniej dla przedszkolaków, naszych chorzowskich przedszkolaków. Drużyn 20, czas gry 7 minut, czyli jedna połowa. No i przede wszystkim zasady fair play. Zabawa dobra i fair play. To był drugi mecz. Jak wam poszło? Dobrze. Wygraliście? No wygraliśmy. Kto strzelił najwięcej bramek? Widać. Ja. Tak? Tak. Na co dzień grasz w piłkę, lubisz? Tak. Da się spotkać naprawdę takich małych chłopaków, którzy już coś tam potrafią, umieją zagrać, dobrze pociągnąć grę, także no, jest nawet miło popatrzeć.